Cześć, jesteśmy w klubie Forza Dęblin, a ze mną Adrian Kurek, zawodnik, który już w listopadzie zawalczy na gali MCF. Adrianie, jak tam samopoczucie? No, wszystko jest w porządku. Samopoczucie bardzo dobre. Treningi idą całą parą, cały czas trenujemy po 2 razy w tygodniu, na 2 razy dziennie, 6 razy w tygodniu. Do końca miesiąca, do dwóch miesięcy będziemy pełną parą, czyli później będziemy dopiero schodzić trochę z obrotów i świeżość łapać, żeby tam dobrze na gali wskoczyć. A propos świeżości, właśnie mieliśmy za plecami twojego podopiecznego, tak, który również wystąpi, zawalczy na gali. Tak, we dwóch będziemy się szykować na tą galę na Puławy. Też miał z nami Bartek Sidnik zawalczyć, ale ze względu na stan zdrowia nie zawalczy, rezygnujemy z tej walki i tylko we dwóch będziemy startować z Arturem. Powiedz mi, jak oceniasz przeciwnika, z którym będziesz walczyć? Powiem szczerze, że nawet nie zdążyłem go sprawdzić. Wiem tylko, kto to jest, ale z czego się wywodzi, jaką płaszczyznę ma najlepszą, nie wiem, nawet nie miałem kiedy niego sprawdzić. Jaką dostałem propozycję od włodarzy, z kim mam zawalczyć, tak stwierdziliśmy, że bierzemy tą walkę ja razem ze swoim zawodnikiem. Sprawdzę później, nie będę się teraz stresował. A w jaki sposób przygotowujesz się do walki? Wolisz stójkę czy...? Nie, będę preferował w dwóch płaszczyznach. To jest MMA, to jest nie wiadomo, gdzie tu najbardziej będzie. Tu może być, że nastawię się na stójkę, a może być w parterze ciężko. Tu trzeba się na obie płaszczyzny nastawiać w 100%. Czyli nie budujesz wcześniej scenariuszy walki? Nie, wyjdzie wszystko w praniu. Klatka pokaże, jak pewnie będzie. Pewnie, że tak. Albo do końca wytrwamy, albo przez czasem. Wygramy. Raczej tak stawiam. No. Wygramy? No i ja mam taką nadzieję, że zrobię wszystko, żeby wygrać. Powiedz mi, co robisz na co dzień? Na co dzień ogólnie pracuję od 7 do 15 i od godziny 16 prowadzę zajęcia w klubie dla dzieciaków, dla starszych grup. Zajęcia prywatne prowadzę i poza tym... Czy kluby takie jak twój cieszą się teraz popularnością? No raczej to w Polsce się już od jakiegoś czasu zaczęło się rozwijać. Tu w pobliżu nie ma, oprócz Puław jeszcze u chłopaków klubu, w pobliżu nie ma. To na razie jest wszystko na razie dobrze, na dobrej drodze wszystko idzie. Ludzi myślę, że od września jest nabór nowy, myślę, że dojdzie troszeczkę ludzi. Będziemy więcej się pokazywać gdzieś tam w okolicach na jakichś galach. Powiedz mi, przedział wiekowy, który najczęściej się pojawia u ciebie na treningach? Od kiedy warto zacząć trenowanie? No, jak najmłodszych lat. Mam nawet takiego, który ma 5 lat w najmłodszej grupie. Wow. No właśnie, no ja też bym tak chciał w życiu swoim zacząć od 5 roku życia. Ale czy już widzisz w nim potencjał, czy to raczej jeszcze zabawa? Znaczy akurat w nim to jeszcze bardzo tak nie znajdzie, ale mam takiego 8-latka, co już w nim jest widać, wszystko jest dograne. Jego rodzice o tym wiedzą? Wiedzą rodzice. Nawet ma nakazane chodzić codziennie. Codziennie? Pewnie, że tak, było widać talent chłopaka i myślę, że będzie dobrze. A, czyli szykują nam się nowi mistrzowie. Pewnie, że tak. Czym wcześniej zaczął, Pawliczek nam zaczął później, ten 4 lata od Pawlika wcześniej zacznę, to myślę, że będzie gitara. Dobrze będzie. Powiedz mi, czy w związku z tym, że nie wiesz dokładnie, jak będzie walczył twój zawodnik, twój przeciwnik, ale czy chciałbyś mu coś przekazać? Znaczy, no żebyśmy pokazali dobrą walkę, nawet jedną z najlepszych na całej gali. Żebyśmy my dostali tego bonusa za walkę, a nie inni. Jesteś niezwykle opanowanym człowiekiem. Czego? Artur, jak tu siedział, był dużo jakby taki bardziej nastawiony, mniej spokojny niż ty. Bo on jest starszy, jeszcze tam mu trochę, wiesz. Znaczy już, przepraszam, młodszy. Podobno wiek to nie kwestia... No nie, daty urodzenia. No nie do końca. No jeszcze młody to się musi wyszaleć. Rozumiem. Ja tu się swoje wyszalałem. Adrianie, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu zaprosić naszych kibiców, właściwie twoich kibiców, na galę 2 listopada. Pewnie tak. Zapraszam cały Dęblin na galę do Puław 2 listopada. Z Arturem pokażemy dobre walki. Będzie mocno.